i ryba. To opowiesz na swoim streamie, a ja mam, ja mam na linii Filipka. Halo, halo. Też był knockout. Halo, halo. Siema, Filip. Siema. Jesteśmy właśnie bombę. Na Kaiju. Ja bym nie no, chciał... coś tam widziałem. Tak, ja bym generalnie nie chciał zbyt dużo z tobą rozmawiać na temat Amadeusza, bo będziemy mieć jeszcze program temu poświęcony face to face, gdzie wyciągnę asy z rękawa. Ale powiedz, powiedz może, co sądzisz na temat knockoutu na Mistrzu K1? Jak oceniasz technikę Amadeusza? No to co, po pierwsze sądzę, że Ferrari dostał boosta od losu, że zawsze jak już mu chujowo w tym życiu idzie, to zawsze kurwa jakaś taka sytuacja się trafi, że Ferrari znowu jest na świeczniku i znowu jest bohaterem. Tak było, tak było przy tym nokaucie na Adrianie Polaku i tak jest teraz. No jest szczęściarzem życiowym, to mu muszę przyznać. To raz, a dwa, no co sądzę, że dobrze zrobił, no jak, co tu do sądzenia, ktoś dostaje liścia, no to trzeba zareagować, a akurat, co by nie mówić o Ferrari, bo podtrzymuję to, co powiedziałeś na Kejżu, że uważam go trochę za błazna, to jednak uważam go trochę za też w jakiś sposób charakternego gościa. Wypowiesz się co do błazna? To zależy pod jakim względem, że no nie rozliczyłem się w życiu ze wszystkich swoich słów. W stylu, znaczy powiem przykład... ci tak, Amadeusz, ja widziałem ten zakład, o który się założyliście o 100 tysięcy, to ja ci powiem tak, jeżeli ja przegram w pierwszej rundzie, tak jak ty zakładasz, to ja kończę swoją przygodę z Fame MMA. Ja podpisałem kontrakt na dwie walki i nie jestem w stanie dorzucić pieniędzy, bo nie zarabiam tyle co wy do puli, ale dorzucam to, bo mam podpisany kontrakt na dwie walki. Ja nie wymagam tego od ciebie. Ale nie, no to ja od będzie siebie ci smutno tak... po walce, nie wymagam od ciebie tego. Co ja od ciebie uważam, że jeżeli przegram z kimś o tak średnich umiejętnościach jak ty, patrząc pod kątem temu, jak mam mocną zajawkę na to MMA, no to ja po prostu kończę swoją przygodę i zostawię ją lepszym i barwniejszym osobom. Czyli sugerujesz, nazywając moje umiejętności średnimi, że ty masz świetne? Ja uważam, że ja mam podobne umiejętności do ciebie, ale jednak są one większe i chcę to pokazać w oktagonie, ale skup się na tym, co powiedziałem, bo sam mówisz, że nie lubisz słuchać, jak ktoś mówi, że... Ale ja muszę z tobą walczyć tylko w pierwszej rundzie. Stary, przecież ja nie trenowałem tej pory, bo miałem rękę połamaną. Ja wszystko kładę na jedną kartę, zaczyna się runda, lecę do przodu. Tam i stary, albo ty, albo ja, tam nie będzie czego, ja nie mogę z tobą się bić na punkty. Ale no w porządku, no to ja ci obiecuję, że też nie będzie kunktatorstwa z mojej strony i jak przegram faktycznie w tej pierwszej rundzie, no to automatycznie chciałbym, żeby był zapis o tym, że moja druga walka, bo mam kontrakt na dwie, jest skasowana i tyle. No ale po co? Wiesz, no, chyba, no, że pójdziesz do innej federacji. Nie, wiedziałem, że możesz to też tak przekminić. Nie, jakby nie pójdę do żadnego High League'a, nie pójdę do FEMO, czy nie wiem co tam jeszcze, do MMA VIP Najmana, żeby się bić z Darolwem, tylko no po prostu... The end of story. Nie, bo będzie mu przykro po. Ale no, nie ma co ukrywać, Filipek, to są odważne założenia, nie? No, słuchajcie, no jak wygracie grubo, ja też będę grał grubo. Nie mam tyle siana, co wy, jestem, wiecie, biedny. Odyszkę się mogę z tą założyć, Filipek, też? Ale no, mogę się założyć też z tą odyskę, w porządku, nie mam problemu, ale no to tak jakby ja swoje już dorzuciłem, a to może być pobocznie, że nie wiem, że wybierzesz sobie jakiś cel, albo no nie wiem, jak będziesz chciał, to ci po prostu to przeleje i tyle, ale no to są jakieś słabe pieniądze dla ciebie i ja też dycha, to no nie chcę tu brzmieć jak jakiś kurwa oligarka, ale no to też mam 10 tysięcy na koncie, więc nie o to chodzi. No po prostu stawiam swój kontrakt i tyle, w sensie, że drugiej walki nie będzie i chuj. No nie wiem, no dlaczego bez sensu? Ja już nie mam teraz wizji, ale no wydaje mi się, że Boxdel kręci wąsem z uśmiechem. Nie wiem, jakoś mi szkoda, smutno, szkoda mi się ciebie zrobiło, bo ja wiem, jak się to skończy. No, a ja wiem też, jak ty mówiłeś, jak się skończy walka z Wiewiórem, jak walka z Haribo, w sensie no wygrałeś z Haribo, ale no... Mówiłem to w pierwszej lub w drugiej rundzie z Haribo, a z tobą mówię, że w pierwszej, bo nie trenowałem, więc muszę wszystko postawić na jedną kartę, albo ty, albo ja. No a ja trenowałem i ja też mam jakieś tam swoje ambicje i mam tam jakiś swój honor i no powiem inaczej, mi też nie zależy, żeby dawać walki wiedząc, że będę chujowym, no i tyle. Powiem tak, na pewno z racji tego zakładu, że w pierwszej rundzie Ferrari wygra,
I oczywiście tych pieniążków, które zostały tutaj w chmurze postawione. No to kibicuję ci, Filipek, żebyś w pierwszej rundzie tego nie przejebał, bo nie chcę stracić też zawodnika. No nie, ale ja tu wiesz, zapowiedziałem, że nie wiem, możecie mi dać na komentatora, mogę wywiady przeprowadzać z Moniką Laskowską i tak dalej po barowinkach, no ale nie będę się kompromitował jakby w oktagonie, jeżeli przegram z kimś. To znaczy nie chcę lekceważyć, bo Ferrari ma siłę, ale dla mnie to jest jego jedyna jakby przewaga nade mną. I ja uważam, że mnie nie doceniasz i że docenisz mnie dopiero po walce. I zrozumiesz to tak samo jak Eryk, jak Polak, że jak to się stało? Ale co, ale no Polaka kopnąłeś, no w sensie był knockout, okej, okay, no ale Polak odleciał po kopnięciu, a Eryk odleciał w bójce ulicznej, stary, no nie wiem, no jakbyś mi tak sprzedał strzała w bójce ulicznej, to może też byś, kurwa, ze mną wygrał w tej bójce, jakbyś mi jeszcze zajebał kopa, no ale jednak zaczynamy od oktagonu, zaczynamy od gardy, zaczynamy, wiesz, od dwóch różnych stron i to nie jest coś takiego, że ktoś cię krzesłem rzuci, a ty mu zajebiesz lutę i ktoś może paść, no jednak, kurwa, jest jakaś to określona konwencja. On mnie pierwszy uderzył, więc jakby... I też machał, uderzał ciosami, nie? My poszliśmy, no, po prostu poszliśmy na wymianę, a ja zamierzam... No? A ja będę się spodziewał po prostu twoich ciosów. Nikt mnie jeszcze nigdy nie znał. W sensie nie, inaczej. No dobra, zostałem znokautowany parę razy w swoim życiu na treningach, ale to od zawodników, którzy zawodowo walczą, ale nie tak zawodowo, że nie można ich osiągnięć znaleźć w internecie, tylko można te osiągnięcia znaleźć w internecie. I nie chcę tu podważać umiejętności Eryka, bo zaraz mnie wyzwie na walkę. Nie chce mi się jakby z tego tłumaczyć gdzieś, tylko po prostu uważam, że no nie masz na tyle umiejętności, żeby mnie znokautować. I chciałem jeszcze jedną rzecz, jakby, która mnie ubodła, wyjaśnić, bo tam w wywiadzie u Kaniowskiego powiedziałeś, że gdyby nie ty, to ja bym nie miał z kim walczyć, a mi się wydaje, że gdyby nie ja, to ty byś nie miał z kim walczyć, bo ja bym miał walkę. Mnie można by było zestawić z Korem po walce z Rybą albo z Edziem, który niedługo będzie w oktagonie, a jakby, no nie wiem, z kim ty byś zawalczył, bo Polak ma teraz walkę o pas. A ale ja mam przecież ogromną kolejkę, ja to... No ale kto? Kwieciński? No nie zawalczysz z Kwiecińskim, no taka jest prawda, stary. No okej, Polak, to jest twoje zdanie. Okej, okay, Polak nie będzie chciał z tobą walczyć na razie, będzie się wymigiwał, w sensie wymigiwał, no bo będzie wyszedł swoją ścieżką, no kto? Kasiusz jedyna opcja, ale no to też ciężko do zorganizowania. Jest multum tak naprawdę zawodników. Myślę, że połowa Fame MMA chciałaby się ze mną bić i niektórzy nawet w komentarzach pytają, Amadeusz, czy już ze mną zawalczysz? No dobra, ale to taka połowa, z którą nie wiem, czy coś by ci dały takie walki, a jednak tutaj masz może nie taką walkę na śmierć i życie jak z Polakiem, ale jednak taka, która cię satysfakcjonuje, bo wątpię, żebyś był zadowolony na samym początku, gdy zestawili cię z Matkiem Haribo, bo z tego co pamiętam nawet nie wiedziałeś, kim on jest. Nie, ja akurat wiedziałem, kim jest Matek Haribo. No ale medialnie chyba nie był on tuzą. To zależy, wiesz, wyświetlenia na wywiadach robił dobre, może ze względu na to, że jest bratem Wiktorii. Nie wiem, no ja się cieszę, że walczę z tobą. Moim zdaniem jesteś taki idealny na ten okres po złamaniu ręki. Okay, nie za dobry, nie za słaby. Okej, okay, dla mnie ty jesteś właśnie idealny na to, żeby wybić się jeszcze dalej zasięgowo, bo dużo gadasz, jesteś barwną postacią. Ja nawet czasem lubię cię oglądać w tym internecie, nie za dużo, ale lubię się ogłupiać trochę i też propsuję te zestawienie. Dzięki, Filipek. Więcej tematów poruszymy na face to face. Dobrej nocy ci życzę. No i w tym momencie można powiedzieć, że kończymy tego face to face'a. Moi drodzy, dziękuję wam za to, że byliście z nami dzisiaj tutaj. Wspomnę tylko, że kończą się już bilety, tak więc kupujcie bilet na Fame MMA 11 w Arenie Gliwickiej 2 października na fame mma.tv.